Związek rodziców jest ich ładowarką do baterii, które zużywają się w rodzicielskiej codzienności. A zarazem, dzieci, do prawidłowego rozwoju potrzebują doświadczać miłości nie tylko od rodziców, ale też pomiędzy rodzicami. To miłość nieidealna, tak jak nieidealny jest każdy związek. Nazywam się Agarogala i jestem terapeutką rodziców. Pomagam rodzicom dogadać się ze sobą i z dziećmi. Mój podcast ma za zadanie pomóc Ci tworzyć związek, który ładuje Ci baterie. Nie idealny, ale wystarczająco dobry. Moje uszanowanie. Witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu. Bardzo się cieszę, że tutaj trafiłeś, trafiłaś. Nie wiem, czy jest to Twój pierwszy raz, czy kolejny. Rozgość się, jeśli pierwszy. Dobrze. Wzięłam sobie dzisiaj na tapetę taki temat... Skoro tego nie robi on, ona, to znaczy, że. Po pierwsze, chciałabym Ci powiedzieć o takiej zasadzie: jeśli coś nie jest białe, to jest czarne. To jest zasada, którą opisuje Beck w swojej książce Miłość nie wystarczy, jak wychodzić z kryzysów małżeńskich. I on mówi tam, że zasada: jeśli coś nie jest białe, to jest czarne. To jest taka zasada, która rządzi naszym myśleniem, dokładnie naszym. Interpretowaniem pewnych zachowań czy słów, generalnie tego, co jest dla nas jakimś dowodem. Już mówię o co chodzi. Na przykład, jeżeli do tej pory, czy wcześniej, jeżeli twój mąż, żona, partner, partnerka, prasowała czy prasował twoje ubrania, tak, czy w jakimś czasie ta osoba prasowała twoje ubrania, to dla ciebie, Mógł to być dowód na to, że ten mąż, żona, partner, partnerka jest zaangażowany albo odpowiedzialny, że się włącza w domowe obowiązki, że współtworzy z tobą to, co się nazywa gospodarstwem domowym i generalnie jesteście w tym razem, jest opiekuńczy, jest jakoś tam dla ciebie, nie? No, czyli to jest taki powiedzmy dowód na białe. To jest białe. Natomiast w momencie, w którym przestaje to robić i tego nie kontynuuje, czyli już nie prasuje twoich ubrań. To skoro tamto prasowanie było dla ciebie dowodem na białe, na zaangażowanie, na odpowiedzialność, na opiekuńczość, to teraz to, że tego nie prasuje, jest dowodem dla ciebie na czarne, na brak zaangażowania, na brak odpowiedzialności, na brak opiekuńczości może na samolubstwo, może na egocentryzm, może na interesuje go tylko, czy jest porobione wokół niego albo wokół niej. Nie chce ze mną współdzielić, nie chce ze mną e, się troszczyć i tak dalej. Czyli na przeciwieństwo tego, czemu wcześniej przypisywałeś, przypisywałaś właśnie taką wartość zaangażowania, odpowiedzialności, opiekuńczości. Albo jeśli twój mąż, żona, partner, partnerka, em, na przykład kiedy jeszcze byliście, hipotetycznie, kiedy jeszcze byliście em, nie w małżeństwie, albo na przykład, em, nie wiem, w jakimś tam czasie wcześniej, jak się gdzieś umawialiście, to po prostu ta osoba była punktualna, albo się punktualnie stawiała właśnie w umówionym miejscu, albo była punktualnie gotowa do wyjścia, tak jak się umówiliście. No, i to dla ciebie był dowód na to, że on, ona szanuje twój czas, liczy się z tym, z tobą, liczy się z tym, że dla ciebie to jest ważne, ty jesteś ważna, ważny, skoro on, ona, zjawia się punktualnie tak, jak się umówiliście. No, ale zaczęła się spóźniać. Zaczęła się nie wyrabiać, być niegotowa na ten czas, kiedy się umówiliście, czy by, zaczął być niegotowy na ten czas, kiedy się umawia, umawialiście. Jeżeli wtedy to był, to, to, ta punktualność była dowodem na białe czyli jestem ważny, ważna, mój czas jest szanowany to teraz masz dowody na czarne nie liczy się ze mną, ma mnie za nic myśli, że ja nie wiem mam niewiadomo jaką ilość czasu. Nie jestem ważny, ważna. Rozumiesz? Jeżeli organizował czy organizowała randki i to był dowód na jego, jej zaangażowanie, miłość, pasję, tę troskę o nasz związek, to teraz, kiedy nie organizuje tych randek, to jest dla mnie dowód na to, że jest niezaangażowana, niezaangażowana, że ten związek nie jest dla niej czy dla niego priorytetem, że ja nie jestem tak kochany czy tak kochana jak kiedyś. Był dowód na białe, było działanie, które było dla mnie dowodem na białe. Przeciwieństwem białego jest czarne. No to bęk. Co tu się dzieje w głowie osoby, która w ten sposób rozumuje? To jest. Weźmy sobie te przykłady z prasowaniem i z punktualnością. Przy prasowaniu to tak jak słuchałeś odcinka, czy słuchałaś odcinka 45, kiedy mówiłam o praniu koca, teoretycznie będziesz się denerwować, jeśli to ciebie dotyczy w jakiś sposób, albo taki przykład no, metaforycznie, będziesz się denerwować o to prasowanie. nie. I Będziesz, albo będziesz coś mówić, na przykład, robić wyrzuty, że to prasowanie już nie jest ogarniane, albo będziesz patrzeć krzywość, i denerwować i, i robić to samemu, ale zgrzytając zęby, że nie można na nią czy na niego liczyć, że, że się wypisuje ta twoja bliska osoba z tego wspólnego interesu pod tytułem Dbanie o dom, bo to prasowanie nie jest porobione. Ale tak naprawdę to to prasowanie to jest w ogóle drugie, trzecie czy czwarte na liście. Bo na tych pierwszych miejscach jest to, co do tego prasowania zostało przyklejone, to znaczenie, to przekonanie. To, czym to nieprasowanie dla Ciebie jest, co nieprasowanie dla Ciebie oznacza. Teoretycznie zrobisz aferę, jeśli zrobisz, no, zrobisz aferę o prasowanie, ale tak naprawdę o to, że nie jesteś już ważny. Rozumiesz? Nie, że być może, nie, że tak się czujesz, że nie jesteś już ważny, że ta osoba się wymiguje od domowych obowiązków. Albo z tą, z tą punktualnością. Myślisz, że tobie chodzi o punktualność. Myślisz, że jesteś szczery, czy szczera, jeśli mówisz tej osobie swojej bliskiej, y, robisz jakieś wyrzuty, czy robisz jakieś uwagi, czy, czy próbujesz jej pokazać, mówiąc, właśnie, słuchaj, no nie, jesteś punktualny, umówiliśmy się, ja nie mogę na tobie polegać. A no właśnie. Chodzi bardziej o to poleganie, a nawet to, co jest pod spodem, o to, żeby się czuć traktowanym poważnie. Żebyś miał, czy żebyś miała zaspokojone to, co do tego przypięłaś, czy przypiąłeś. To znaczenie. Że jesteś ważny, ta druga osoba liczy się z Twoim czasem yy, i jest na Ciebie uważna. Problem polega na tym, że to wcale może nie być temat. W sensie, to wcale nie może, może nie być klucz sprawy. Tu wcale może nie chodzić o to, że ktoś ciebie ignoruje, że ktoś macie za nic. Może Twój współmałżonek, partner, partnerka zachowuje się w ten sposób nie dlatego, że cię ignoruje, nie dlatego, że jest nieodpowiedzialny, niewrażliwy, że cię lekceważy, nie dlatego, że uważa, że powinieneś czy powinnaś wszystko robić w domu ty. Nie dlatego, że postanowił czy postanowiła scedować na Ciebie wszystkie obowiązki. Nie dlatego, że ma, nie liczy się z Twoim czasem, nie liczy się z Twoją energią. myśli, że Ty możesz pracować 24 godziny na dobę, a jemu jej przysługuje 12 godzin odpoczynku. Nie dlatego. Może jednak to są rzeczy w Twojej głowie. Albo do pewnego stopnia w Twojej głowie, w, w sensie w Twojej interpretacji. Takie zdanie. On wie, jakie to jest dla mnie ważne. Skoro tego nie robi, to znaczy, że. Albo ona doskonale wie, że to jest dla mnie ważne, i skoro tego nie robi, to to jest żywy dowód na to, że. To są zdania, które ja często słyszę na spotkaniach z klientami. Taki żal, taki. Takie poczucie, już no, nie będę się powtarzać, ale wiesz, tego odrzucenia, nieważności i tak dalej. Ale zobacz, co tu się dzieje. Myślę o swoich zranionych uczuciach, myślę przez swoje interpretacje, mówię prawdopodobnie wiele różnych rzeczy do mojego partnera, albo partnerki, albo męża, albo żony wiele rzeczy my naprawdę nie słyszymy wszystkiego tak samo. To w ogóle to co pada z twoich ust ma jest, jest jakimś ułamkiem tego co trafia do głowy osoby do której mówisz. Więc ty mówisz o rzeczach które są dla ciebie ważne, bo może odbyłaś, czy odbyłeś taką rozmowę. Słuchaj, ale to jest dla mnie istotne żebyś była punktualnie W ogóle może ta była ta pełna szczerość w tym. Ale jest też duża szansa, że to była jedna z wielu rzeczy, które usłyszała Twoja żona, Twoja partnerka, Twój mąż, Twój partner. I, I albo na przykład, to nie jest koniecznie coś, na co on, ona położyli większy nacisk niż na to, co mieli w swojej głowie, o czym właśnie myśleli, na to, co było dla nich ważne, na to, co oni, jeszcze takiego o nich, na to, co jakoś. Yy, Biorą poprawkę dokonując bardzo wielu różnych wyborów. Jasne byłoby super. Ja w ogóle nie, roz, to żeby mnie dobrze zrozumieć, ja nie rozgrzeszam. Ja ci próbuję pokazać, że może warto, do pewnego stopnia domniemać niewinność. Bo skoro, skoro ja powiedziałam, a on nie robi, to ja nie jestem ważna. Kurczę, tylko, tylko ja się kręcę całkowicie wokół własnego życia. W sensie każdy człowiek kręci się wokół własnego. Jeśli jest ktoś, kto kręci się wyłącznie wokół cudzego życia, to, yy, to trafia na terapię, mam nadzieję, bo musi sobie leczyć syndrom ratownika na przykład. Bo jest tak zaaferowany tym, czy komuś jest dobrze, czy wszystkie pragnienia i potrzeby innej osoby zostały zaspokojone i spełnione, że zapomina o swoich. I to jest niehalo, i to jest niezdrowe. Więc my jakby jesteśmy wokół swojego życia, i czasem po prostu jasne są osoby, które to ignorują, i to jest jakby głęboki kryzys, głęboki problem w związku, ale tak mówię, taki staty statystycznie ekstyscy, naprawdę może być tak, że ten twój mąż, żona, partner czy partnerka nie zrobił czegoś, czy nie robi czegoś, nie dlatego, że już mu nie zależy. Ale dlatego, że robił coś, co było dla niego dla, dla niej ważne. Coś innego. Ale to coś innego, znowu, zobacz, jak ja się wokół tego kręcę. Bo ja się tak strasznie, bo że tego nie, jakby nie usłyszysz. Nieważniejsze niż ty. Robił to nie dlatego, że jest ważniejsze niż ty. Tylko dlatego, że to miał w głowie, czy to miała w głowie siebie. Nie egoistycznie, tak samo siebie, jak ty masz siebie, kiedy oczekujesz, że przez wzgląd na ciebie pewne rzeczy się będą działy w określony sposób. Ja już podawałam kiedyś taki przykład, um, chyba w newsletterze. Przykład bardzo osobisty, to znaczy przykład mojego męża, który przez wiele lat um, miał taki, ma nadal taki zwyczaj zasypiania um, w, w tygodniu na kanapie. I y, ja od początku małżeństwa. I źle to znosiłam. Czułam się ignorowana, pomijana, czułam się nieważna, że on nie przychodzi, że, że tam zasypia, że mówi, że zaraz przyjdzie, a nie przychodzi. To tak na dobrą sprawę to mnie w sumie kłamie, skoro mówi, że przychodzi, a nie wstaje i nie idzie, że jakby mu zależało, to by wziął i przyszedł. A tak to ja jestem, znaczy, któraś tam na liście. I ja, będę z tobą szczera, wylałam naprawdę może łez. W poduszkę, rozpaczając nad tym, jak nieważna jestem dla mojego męża, ponieważ on zasypia na tej kanapie. I mi naprawdę dużo takiego czasu zajęło zrozumienie, zobaczenie tego inaczej. Zobaczenie, że on zasypia na tej kanapie, dlatego że na przykład jest zmęczony, dlatego że nie miał siły się przebrać, a nie chciał się kłaść brudny do pościeli, albo nie miał siły jeszcze na prysznic, i tak się wziął, położył z zasnął na twardo. Albo zasypia, bo to lubi. Lubi sobie drzemnąć na kanapie. Albo bo taki ma nawyk. Okej, okay, ten nawyk może mi nie odpowiadać. Ale on nie jest ze ten nawyk nie jest ze względu na mnie. To, to nie jest o mnie. To, że mówi, że. Że już idzie, a nie idzie. Naprawdę chciał. Naprawdę chciał iść. Okazało się, że on nawet nie pamiętał, że mi powiedział, że idzie. A ja do tego miałam dopisane, tak na dobrą sprawę, to mnie okłamuje. I, i puściłam to. I puściłam. Jakby w tym wypadku zrozumiałam, po pierwsze, że to nie jest o mnie. Po drugie, zobaczyłam, jakie ja mam rzeczy, które są moje, które lubię. Są moje, w sensie takie czy nawyki, czy takie mm, jakieś działania i niekoniecznie chciałabym, żeby mi je, wiesz, odbierano. Żeby mi ktoś powiedział, to jest złe, bo ja to widzę tak i tak. Więc postanowiłam, że w tym wypadku, no cóż. Często gęsto, jakby się na to godzę i po prostu nauczyłam się zasypiać sama, czego nie umiałam za bardzo robić, kiedy targała mną no, złości, i rozpacz. Co my musimy zrobić, jeśli przełapiemy się na tym, że, że zbieramy takie dowody, że, że, że działa u nas, że działa w Twojej głowie, w mojej głowie taka ta, ta zasada właśnie zbierania dowodów na czarne, bo już nie ma dowodów na białe, że, to, że, że myślimy w ten sposób. Po pierwsze to my się musimy zorientować i w ogóle generalnie, kiedy, kiedy szargają czy targają nami takie, takie złości, takie, takie żale, takie, taka gorycz, takie, takie trudne emocje. Zastanowić się, zorientować się, jaki ja mam udział w generowaniu tego problemu. Czy, czy to przypadkiem nie moje przypisywane temu znaczenia, nie moje przekonania, to oznacza, że czy one nie są źródłem, czy, czy, czy wzmacniaczem tego, tej sytuacji, jako problemu? Sprawdzić trzeba, czy przypadkiem nie ma trochę satysfakcji w tej sytuacji. Bo wiesz, może być tak, że jest taka satysfakcja, do której się bardzo niechętnie przyznasz. No wiadomo, kto jest tutaj lepszy, kto się tutaj bardziej stara. No nie ten, kto, kto odpuszcza, nie ten, kto ignoruje, nie ten, kto wie, jakie to dla mnie ważne, ale tego nie robi. Zastanowić się, czy przypadkiem nie wyszukuje wad i win tego mojego męża, żony, partnera, partnerki, wtedy, kiedy jesteśmy w kryzysie. Czy nie produkuje tych problemów, tych, tych trudności. Czy wtedy, kiedy się rozliczam z Nim, jakby to było dla Ciebie ważne, czy z nią, jakby to było dla Ciebie ważne, to byś to robił? Nie robisz tego, czy robiła? Nie robisz tego. Masz mnie za nic. Ja tu stoję, ja tu cierpię, ja się staram, a Ty po prostu masz to w nosie. Za nic mnie masz. I cios. Zdarza się, że widok takiego cierpiącego e, współmałżonka, partnera, partnerki, takiego, kiedy zadajemy ten cios, taki z morale, taki z zaangażowania w związek, e, gdzieś daje cień satysfakcji. To się zdarza. Nie mówię, że to jest o tobie, ale to się zdarza, więc wolę Cię uprzedzić. Warto też obiektywnie ocenić, czy to. W ogóle jest problem. Czy to w ogóle jest problem? Tak jak są na no nie? Albo na ile to jest problem? W jakim stopniu to jest problem? Jeśli nie ma tych moich znaczeń przy tym. Jeśli odrę to ze swoich znaczeń i przy tych, tych przypisów i tych, i tych dowodów. I teraz Beck w książce, o której już wspominałam, o tym wychodzeniu z kryzysów małżeńskich, mówi tak. Musisz zdecydować, czy okażesz złość. Bo po pierwsze, możesz nie okazywać. Nie ma takiej zasady, że jakieś złość, to ją trzeba okazać. A po drugie, jeśli zdecydujesz się okazać złość, tudzież, wiesz, rozczarowanie i tej, ale no, mówi złości, to decydujesz o formie. Bo tak, jeśli poczekasz, aż ta fala Twojej złości opadnie. To możesz zobaczyć, gdzie niosły Cię własne przekonania, albo gdzie niosła Cię chęć jakiegoś ukarania. To może dobierzesz inne słowa, żeby opowiedzieć to, co w tobie jest. Zdarza się, że my wjeżdżamy na takiej pełnej petardzie ze swoją złością, jak się po pierwsze nazbierało tam już grubo. I my się nigdzie po drodze nie rozładowaliśmy, i jest sru po prostu yy, z wysokiego C, ale też może być z tego, że na przykład nie masz odwagi tego zrobić na spokojnie. Odwlekasz takie rzeczy i robisz jazdę wtedy, kiedy jesteś na maksa wkurzona czy na maksa wkurzony, bo tylko wtedy masz odwagę powiedzieć coś o sobie, coś pros. Chociaż to, ja już o tym chyba mówiłam w którymś odcinku, jak coś mówimy w złości, w gniewie, to to tylko rzekomo jest szczere. Ale, ale tak naprawdę to nie do końca. Zobacz, czy przypadkiem, jeżeli wjeżdżasz na takiej pełnej patarcie ze swoją złością i wyrzucasz, na, 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 na czy gdzieś można było Zrobić, te, ro, zrobić to mądrzej, czy gdzieś nie robisz, czy spokojniej, czy gdzieś nie robisz z tego takiego własnego spustu swojego ciśnienia. I taka rzecz, którą ja sobie już dawno. Przy... Ja sobie już jakiś czas temu przygotowałam ten odcinek do nagrania, ale go nie nagrałam, wiesz? I dopisałam sobie dzisiaj jeszcze do, do, tego, do tych swoich notatek takie zdanie, że czasem widzę, że. Jak rozmawiam z ludźmi, że to nawet nie chodzi o to, że jak ktoś nie robi czegoś, co jest dla ciebie ważne, albo robi to inaczej, że ty teraz masz przymknąć oko na to, aby wybaczyć trochę takie, wiesz. Ty ze swojego tego stanowiska wyrozumiałości, akceptacji, po prostu spuścisz wybaczenie na tę osobę, no bo no cóż, wszyscy jesteśmy ludźmi. No ona jest taka, czy on jest taki niedoskonały, ale to jakby miłosiernie przyjmiesz. Tylko czasem, czasem yy, są takie sytuacje, które, w których ta druga osoba nie robi czegoś albo robi to inaczej niż. Niż ty byś chciał, czy chciała, czy uważasz, ale nią czy nim kieruje myśl o twoim dobru. Po prostu inaczej niż ty sądzisz. Przykład może skrajny. Na przykład, yy, twój mąż albo żona siedzi do późna w pracy. Może to być dla ciebie dowód na to, że znika w, z domu, nie? Dowód na czarne. I unika bycia w domu, unika konfrontowania się z tobą, unika bycia z dziećmi, unika wzięcia się za domowe obowiązki na przykład, ale ta osoba y, albo y, nie umie powiedzieć swojemu szefowi, y, że nie weźmie na siebie więcej odpowiedzialności, I to jest tak łagodniej, nie? Tak z wyrozumiałości trochę wokół tej osoby. Albo na przykład źle gospodaruje swoim czasem, i dlatego te zajęcia się w pracy tak rozciągają, że, że zostaje często do późna. Ale może być tak, że na przykład ta osoba zostająca dłużej w pracy, zostaje dłużej w pracy, bo zbiera kasę na wasze większe mieszkanie, żeby ci było wygodniej, żeby wam było wygodniej, żeby wam się żyło lepiej, żeby można było wyprowadzić się od teściów na przykład. I teraz. To nie znaczy, że w ogóle puszczamy, jeśli widzisz, że to zostawanie dłużej w pracy, wszystko jedno z jakiego byłoby powodu, nie służy waszej rodzinie, przynosi szkody waszej rodzinie. Ale jednak będziesz startować z innego poziomu, z innych słów, z innych zdań, z innych może oczekiwań, jeśli będziesz startować do tej rozmowy A z yy, ucieka z domu lub z B, Robi to dla dobra naszego domu. Nie? To się inaczej trochę potoczy. Mam nadzieję, że jakoś czytelny jest dla ciebie ten odcinek i, i będzie użyteczny. To znowu jest to jest trochę w nawiązaniu do 45 czy 6 odcinka, który był. O nieliczeniu się z e, uczuciami. E, on, nie li, on, ona nie liczy się z moimi uczuciami. Taki, e, taki był tytuł tego odcinka. To w sumie są takie bardzo blisko siebie. Dalej chodzi o interpretację, dalej chodzi o przypisywanie znaczeń, o rozliczanie nie z faktów, nie z e, obiektywnych e, spostrzeżeń, ale z tego, co ja tam przypisałam. Czy przypisałem? Troszkę musimy sobie na to ustawić detektory, wyjść z centrum związku, wyjść z centrum siebie, zobaczyć sprawę z punktu widzenia tej drugiej osoby, spróbować ją uniewinnić, zanim zacznę ją sądzić. Spróbować, czy nie ma tam jakichś jakich dobrych przekonań po tamtej stronie, czy, czy dobrych, może nie tyle dobrych przekonań, ale yy, Działania na rzecz dobra w taki sposób, w jaki ta druga strona go postrzega, czy je sobie wyobraża. Okej, okay, dobra. Kropka, bo, bo nie wiem, czy nie zamieszałam za mocno. Weź z tego to, co ci tam najwięcej wybrzmiało. Ty też słuchając tego odcinka nie usłyszałeś i nie usłyszałaś go równo, że tak powiem, tak samo mocno każdego zdania. Nie usłyszałaś też na pewno tak samo mocno tego, co dla mnie jest tu tak samo mocne. Usłyszałeś i usłyszałaś rzeczy, które są mocne dla Ciebie. Możesz sobie pomyśleć, dlaczego właśnie te i jakie możesz z tego zrobić użytek. Dzięki bardzo. Widzimy się na Instagramie. Widzimy się na Facebooku, widzimy się w newsletterze. Uściski serdeczne. Pa!